kilka rzeczy się udało zmienić. W międzyczasie, w przerwie naszej letniej, wygrałem zawody do Mistrzostw Słowacji. Był to dla nas świetny test, więc tam wszystko poszło dobrze. No i jak widać, po dwóch przejazdach treningowych dało to tutaj rezultat całkiem przyzwoity, więc jestem zadowolony. Dwa treningi wygrane, wygrany jeden wyścig. Niestety w pierwszym wyścigu dopadł nas pech i w złośliwej rzeczy martwych urwał się pasek od wspomagania i alternatora. Straciłem około 6 sekund. Jechałem bez wspomagania, naprawdę mocno się zderzałem na tym przejeździe. Zupełnie nie byłem w stanie auta wyczuć, była to walka, żeby dojechać do góry. Uwierzcie mi, że na tych nawrotach wcale nie jest tak łatwo kręcić kierownicą. Prasy, aczkolwiek jest pewnie dosyć. Zawody z jednej strony udane, udało się wygrać 6-8 przejazdów w ciągu całego weekendu, a jednak te dwa pozostałe były kluczowe i miejsca są dosyć niskie. Jednak cieszę się z tego względu, że cały zespół ciężko pracował przed tymi zawodami, udało się znaleźć optymalne ustawienia i w przyszłym sezonie zaczynamy z dużo wyższego poziomu niż to robiliśmy w tym, więc myślę, że będzie dobrze. Chciałem podziękować wszystkim kibicom za świetny doping. Jesteście wspaniali.